Parku Słowackiego testujemy pierwszy ogólnomiejski kompostownik, w którym chcemy gromadzić biomasę w postaci liści z tego terenu. Jest to jeden ze standardów pielęgnacji utrzymania terenów zieleni, które właśnie przyjmujemy w naszym mieście. To świetnie wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Takiej biomasy nie trzeba wywozić na kompostownię, czyli skracamy ten ślad węglowy, minimalizujemy ilość tych transportów liści. Kompost, który tutaj powstanie, będzie wykorzystany do zasilania rabat bylinowych, do zasilania drzew, do poprawy warunków siedliskowych. Oprócz tego mamy pozostawione martwe drewno w parkach w kilku lokalizacjach. Próbujemy zmienić troszeczkę podejście na tych terenach zieleni publicznej, żeby tych liści wszystkich nie usuwać. Dlaczego? No bo popatrzyliśmy, jak się to odbywa w naturze, tak? Że liście opadają w lesie czy w jakichś tam środowiskach zadrzewionych i one po prostu butwieją. Są środowiskiem, takim też habitatem dla różnych mikroorganizmów, czy dla kręgosłów, owadów, pajęczaków, które tam sobie przetrwalnikują. Liście ulegają rozkładowi, mineralizacji, powstaje z nich próchnica, która powoduje, że składniki pokarmowe wracają do gleby, zwiększa mikroflorę glebową, zwiększa pojemność wodną. Na wiosnę również będą wprowadzone tutaj dżdżownice kalifornijskie, które jakby wspomogą proces przemiany liści w kompost lub wernikompost. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Myślę, że to jest takie zbieranie doświadczeń w tej chwili i będziemy się uczyć na tym jednym przykładzie po to, żeby móc taką większą pewnością zastosować to rozwiązanie w pozostałych parkach w mieście. Centrum miasta jest dobrym, ale i trudnym miejscem na taki pilotaż. W związku z tym zobaczymy za parę miesięcy, jak to działa we Wrocławiu.